Czołem, witam Was w kolejnym dzienniku motorniczego. Dzisiaj przygody na linii numer 8 brygady trzeciej. 5.56 rozpoczęcie zajezdnia forteczna i zakończenie 14.11 pętla Miłostowo. Tak, Miłostowo. Zobaczymy, co to dzisiaj będzie. Mam parę przypałów z poprzednich dni Wam do przekazania, bo było śmiesznie. W sumie dwa tylko. No a zobaczymy, co się dzisiaj będzie działo. Dzisiaj przejazd przez nowe torowisko na Głogowskiej. Co prawda już przez nie jechałem 105. Dźwięk jest fenomenalny. Nie wiem, z czego oni te szyny zrobili, ale po prostu dla samego dźwięku mógłbym tak jeździć. Zajezdnia Głogowska, tak w kółko. Po prostu to było genialne. Zobaczymy, jak na becie będzie to słychać. Pewnie już się trochę porozjeżdżały te szyny. Poukładały, więc nie wiem, czy dalej będzie to przyjemne bzyczenie słychać. No i tak jak mówię, zobaczymy, co to będzie. Lecę się zameldować i co? I zapraszam Was na show. Dawno nie było sprawdzania. To sobie posprawdzamy wagon. Znaczy wy dawno ze mną nie sprawdzaliście. Ja to robię codziennie. Żeby nie było. Zamknięte. Ta środkowa tablica coś mi nie działa. Może się jeszcze załączy, dajmy czas. Ale reszta działa. PK działa. SOS gwizdzi, drzwi się otwierają. To najważniejsze. Wszystkie czytniki jakieś ugnojone od czegoś. Gryzie. SOS gwizdzi. Światełka są. Światełka świecą. I teraz z drugiej strony otwierają się. Tablica jest. Otwierają się. Harmoszka niepodarta. Dobrze. Tu jeszcze sobie poczekamy. Okej. Działa. Pantograf chyba nawet nowy. Pięknie. Wszystko gra i buczy. Pięknie. Pięknie. No. To jeździtko sprawdzone. To przede mną 4,5 kółka plus dojazd teraz na Górczyn, na skróty przez Hetmańską. Jedziemy. Na Górczyn, tamten kurs w planie, nawet musiałem nieźle ściemniać po drodze. A
tutaj wszystko szło dobrze, aż do teatralki, na teatralce siedemnastka przede mnie się biła i zrobiła robotę. Ewidentnie się motorniczemu lub motorniczej nie spieszyło. Jeszcze na rondzie śródka szóstka wjechała przede mnie, ale żwawo motorowy z Głogowskiej cisnął, tak więc tylko kurz było widać, sypał ostro, więc ja tam nic nie straciłem dzięki temu. Co ja wam chciałem powiedzieć? Jedna sprawa, na razie. Pewna osoba tutaj się zapytała w komentarzu pod poprzednim dziennikiem, chyba pod poprzednim, jak wygląda mój pierwszy dzień w pracy, no to powiem, że tak. Normalnie, przyszedłem, zgłosiłem się. Jeszcze wtedy była taka pani dyspozytor wiodąca, pani Jola, super kobieta, rewelacyjna przełożona. Teraz też mam super dyspozytora wiodącego, jest kawał gościa, naprawdę. Życzę każdemu takiego, no, można to nazwać po ludzku, kierownika. Może nie tyle co kierownika, co... No, jakby to powiedzieć po korporacyjnemu, taki powinien być lider. I taki właśnie jest mój aktualny dyspozytor wiodący. No, ale wracając, pierwszy dzień w pracy, no to obejście po zajezdni, pobranie ubioru służbowego, formalności, papiery i tak dalej. A pewnie nie to Cię interesuje, tylko dzień na wozie. No tak, dnia pierwszego też mi został przydzielony patron, bo pewnie jak wiecie z poprzednich dzienników, przez pierwsze parę dni jeździ się z patronem, z opiekunem i zostało mi pokazane zdjęcie tego patrona, żebym wiedział, do kogo się zgłosić, a że tylko raz jest zrobione zdjęcie do legitymacji służbowej. Zobaczyłem gościa, który miał kędziorki i wielkiego wąsa pod nosem, więc przyszedłem już 2 sierpnia na zajezdnię, na poranną zmianę. Nie pytacie, jaki wóz, jaka linia, jaka brygada. Ja miałem stres na maksa. I szukam tak wzrokiem swojego patrona i nagle widzę, podchodzi do mnie łysy i ogolony na kolano niemowlaka gość. Też genialny człowiek, no naprawdę, no, miałem paru patronów i co jeden to lepszy, wywijasy straszne. No i tak z krzesełkiem takim, bo jest takie dodatkowe krzesełko tutaj, żeby patron mógł sobie posiedzieć. No i tak, ty do mnie? No chyba tak, nie? Jak masz ucznia, no to jestem jedyny chyba tutaj na sali, no to zapraszam, nie? I poszliśmy i no super się jeździło, naprawdę. Jeżeli ktoś kiedykolwiek dostanie ma patrona o numerze służbowym 3996, to tak wygląda niebo. Nie, z takiego patrona to mógł codziennie mieć tutaj, bo rewelacyjny. I pozostali 11967, jeżeli będziecie mieli przyjemność też tego patrona mieć, to też jest agent nad agenty. Ogólnie tutaj mamy tak dobranych patronów, że oni są naprawdę bardzo kontaktowi, bardzo towarzyscy, mili, uprzejmi, uśmiechnięci, bardzo mają ogromną wiedzę, dużą wiedzę przekazują, potrafią dużo nauczyć. Jak coś się odstawi, to nie wyzywają od debili, od głąbów, tylko naprostują w kulturalny sposób. No ja miałem tylko pytanie, bo przecież pierwszy raz jechałem tak przez rondo Kaponiera w stronę mostu dworcowego i na początku nie ogarnę, że tam jest przystanek. No bo to były któreś tam jazdy, no cały czas był ten stres, ta adrenalina i tylko ten tam przystanek po prostu przejechałem, nie? Ale nie było z tego tytułu żadnego przypału i tylko tam się patron zapytał, czegoś ci nie brakowało? No ja tak spojrzałem i sobie uświadomiłem, że tam był przystanek, nie? Więc tylko się zaśmiał. Następnym razem już będziesz pamiętał. No i pamiętam do tej pory, że Rondo Kaponiera ma przystanek, więc to jest ta sama platforma od mostu teatralnego. Dobra, ja mam jeszcze przerwę. Pora na śniadanie, bo już mi białeczko, czyli serek wiejski z bananem zszedł z żołądka i jestem głodny. Więc... O, Fionek z szóstki, zaiwaniasz. Znaczy dynamicznie, o nie, że zapierdziela, tylko dynamicznie jechał. Mało pasażerów najwidoczniej miał wagon i jechał. Bo jak wiadomo, jeździmy przepisowo. Nie mamy my przepisów ze względu bezpieczeństwa, bo jednak mamy
pod ręką, czy tam pod nogą około 40 ton żelastwa, plus jeszcze pasażerski tonaż. Tak, możecie sobie urządzić matematykę, że jak jeden człowiek średnio waży 75 kg, to 10 człowieków to jest 750 kg, a setka ludzi, bo tyle się mieści w wagonie, to jest 7,5 tony ruszającej się masy, która też, na którą też działają prawa fizyki, więc jak się za szybko jedzie, to wtedy trzeba za szybko zahamować i wtedy taka ilość ludzi może się nieźle poprzewracać i poszkodować. Najgorzej ma ten na dole. No a tyle z mojego trucia, pora na bułę. Widzimy się za kółko o 8.56, wtedy będę miał oficjalną śniadaniową i też wam coś opowiem ciekawego. Już po pierwszym kółku, ja myślałem, że skisnę ze śmiechu na węźle tam przy Bałtyku, jechałem w kierunku mostu dworcowego i ja dostałem światło, a chwilę, dosłownie ułamek sekundy wcześniej, tam zdechło światło dla samochodów, którzy jadą od Rejmonta tam do Bułkowskiej i od Bułkowskiej tam w Rejmonta, nie? Do mostu dworcowego. Czyli tak jak ja jechałem tak, sobie możecie zobaczyć, nie? Do zwizualizowania, to oni jadą tak. Tak, nie? I lecą szczuny Mercedesem, takie łebki. I widać, że tata dał Merola, że się by tam kolegom popisać. W kupę Mercedes. No powiem szczerze, że jakbym wystartował bez opóźnień, czyli dostaję pionową od razu lecę, to by był hit internetu, bo oni tak wyszli bokiem, tył napęd się załączył, tak wyszli bokiem, że normalnie dupa na torowisko wjechała. Więc albo by była zajebiście śmieszna kolizja, albo by była zajebiście śmieszna kolizja, bo innej opcji tutaj nie widzę. Naprawdę by mi wjechali, nie wiem, w pół wagonu, w połowie wagonu i to w ogóle by była abstrakcja, nie? Ale na ich szczęście ruszyłem z opóźnieniem spod tych świateł. Ja pierdylam, a mistrzostwo świata. No i w tym dobrym humorze plus jeden dojechałem na Górczyn. Symboliczne, na Krauthofera. Coś to światło jest nie teges. Podobnie światło nie teges jest i to wszystkich tutaj widzę denerwuje. Stały cykl na małych garbarach. I tu przyjechałem 2 minuty na opóźnieniu. Bo tak to byłem na zero, a cykl trwa 120 sekund na garbarach, czyli 2 minuty, więc no tak, ja podjechałem, no nie zdążyłem zjechać. Ja miałem taką nadzieję, niestety jak pani starsza jeszcze ciężko jej się wychodziło z wagonu i no, to nie ma na co narzekać, tak? Każdy będzie kiedyś stary, każdy będzie jechać tramwajem, chyba. Będę na starość jeździć tramwajem. To też sobie nie życzę, żeby motorniczowie na mnie narzekali, że wolno wychodzę. Więc nie narzekając na tą starszą panią, po prostu odczekałem ten cykl, dojechałem, ale na śródce już ładnie poszło. Świętego Michała od razu mi światło dało, bo tam się wzbudza. To też jest temat rzeka, te światła, to już tam kiedyś wam mówiłem. No i dalej to tam na równi pod górkę. Nie powiem, że z górki, bo bym skłamał, aczkolwiek to by była metafora, więc metaforycznie można. Ja się nie będę tutaj filozofię zagłębiać, po prostu dalej poszło z górki i tyle. I tyle na razie z tych przygód. No. To przerwa śniadaniowa, gdy się w końcu wysikać. Bo kawa się tego domaga. Widzimy się za kolejne kółko, 10.41. Również na Miłostowie, na Górczynie nie nagrywam, bo jest mały postój. Znaczy postój jest ok, ale ile można wam gadać. Ja wiem, że lubicie dosłuchać moje te gadanie, ale za dużo też nie wolno, bo wam zbrzydnie. A jeżeli jesteś nowym widzem kanału i dalej nie zasubskrybowałeś lub zasubskrybowałeś, zalecam, żeby cię nie ominęły żadne nowości, tym bardziej, że zaczynam znowu przygodę z CabView. Nie powiem, że będą coraz częściej, tylko tak, będę miał możliwość, po prostu będę wrzucał. Myślałem, że będzie z tego jakaś regularność raz w tygodniu, ale po pierwsze nie lubię, jak mi pliki zalegają na telefonie, bo wszystko robię na telefonie. No a po drugie czasami mam tą samą linię, co prawda inne brygady, ale tą samą linię gdzieś tam 2-3 dni z rzędu się zdarza i to też po prostu, bo bez sensu raz wrzucać dwójkę, drugi raz wrzucać dwójkę, znaczy dwójki nie wrzucałem, to wam muszę nagrać w jakimś ładnym świetle, 17 wrzucałem,
Ale dwójka jest złączona z 17. Siódemka i 18 jest złączona i dwójka z 17. Więc zobaczę, no dzisiaj wam nic nie nagrywam, nie wziąłem sprzętu, żadnego kabliu, nie planowałem nawet. W przyszłym tygodniu coś wrzucę, tak myślę. Ładnie Klara grzeje. Dobra, przerwa. Tam plus 4 na Górczym przyjechałem. Wagon uszkodzony na zajezdnię Głogowską wjechał, za nim była 15 zjazdowa. Ten uszkodzony chyba nie wiedział, co ma ze sobą zrobić i tak stał, i tak staliśmy, czekaliśmy 4 minuty. Więc te 4 minuty utrzymałem na Górczym, ale tam było spokój, postój. Zdążyłem się nawet kimnąć chwilę, ale zaraz sobie dokończę tą drzemkę. Więc szybkie słówko. No nic się nie wydarzyło podczas tego kursu. Znaczy dziwny incydent był, ale nie będę tego komentować, bo nie jestem od tego. Na przyłazarzu stało dwóch gości z Solid Security, stało dwóch szkiełów, czyli policjantów, i pomiędzy nimi naszurany Seba z jakimś pakunkiem pod ręką. Znaczy pakunkiem, coś ze sklepu zwinął, nie? I tylko słychać, proszę to oddać, proszę to oddać. I bezradne chłopaki. To wy sobie sami skomentujcie, ja nie będę się na ten temat wypowiadać, bo mam dość ostre zdanie w tym temacie. No a tutaj punktualnie przyjechałem, wszystko pięknie pasowało, wszystko grało, więc 15 minut dla mnie, bez gadania, zjem sobie bułę, przekimam się parę minut i dalej w trasę, i zostały mi w sumie tak naprawdę dwa kółka, które bardzo szybko zlecą. Może coś się ciekawego jeszcze wydarzy po drodze, to wam powiem, a tymczasem do zaś. Dobra, od początku. Chronologicznie, na Górczym. W planie, na Miłostowo w planie, i teraz wam powiem coś, czego nawet Dante by nie napisał. Czego nawet ja bym nie wymyślił. Aczkolwiek mam bujną wyobraźnię i dużo rzeczy potrafię w swojej głowie wymyśleć, ale pasażerowie nie przestaną mnie nigdy zadziwiać. Wyszło słońce, jest skwar, wiadomo co się dzieje w wagonie. Chodzi gościu, tutaj sobie przymknę drzwi, dla zwizualizowania sytuacji, on tutaj mi tak... Taki 50 plus, nie? Jak szpak, mi tu chodzi. I szuka czereśni. Uchylam kabinkę, nie? Pytam się, czym panu pomóc? Nie czuje pan, że tu jest gorąco? No ja w kabinie no to nie bardzo czuję, bo mam za drzwi zamknięte dosyć szczelnie. Czemu pan nie włączy klimatyzacji? A ja na to, że no z prostej przyczyny nie jest na wyposażeniu tramwaju. Ja sprawdziłem i jest. Mówię, to proszę mi podać źródło. Podaję wam źródło. Tam jest napisane Moderus Beta MF02AC, a C to jest autoklima, tak? Więc ja zdębiałem w tym momencie. Mówię, nie proszę pana, to są oznaczenia producenta. Nie wiem dokładnie, co to znaczy. Wiem, że 02 no to jest jakiś tam egzemplarz danego typu. 03, 04 na przykład AC. Myślałem, że już nie tłumaczyłem dalej. Mówię, proszę pana, to jest tylko nawiew. To, co dmucha tutaj z tych, no to jest wentylacja pobierana z góry i jest odsysana na dole, przy drzwiach. Chyba do niego dotarło, bo trochę zwątpił. Mówię, proszę pana, muszę kontynuować kurs. W razie pytań czy coś, zapraszam, odsyłam do internetu. Może gdzieś będzie opis szczegółowy danego typu tramwaju, który pana interesuje. Na początku myślałem, tak już abstrahując, że MF to jest model fabryczny 02, ale potem mówię, no kurczę, gamma jest LF, na przykład 02AC. I LF to już nie pasuje, model fabryczny, co by to mogło być? Lodel? Fabryczny? No nie wiem, w każdym razie no zgłupiałem strasznie. No ja mówię, no, ta praca nigdy mnie nie przestanie zaskakiwać. Codziennie coś się dzieje nowego. Może nie codziennie, skłamałbym tutaj dość dużo, ale raz na jakiś czas po prostu są takie dni, gdzie jest taka kumulacja, nie? Takie gradobicie dziwnych sytuacji i potem jest długo, długo spokój, nie? I
i na szczęście dzisiaj nagrywam dziennik, więc macie na gorąco dzikie przeboje. Co dalej wam mogę powiedzieć? Przede mną ostatnie kółko. 14.06 mam tutaj przyjazd i lecę do domu. Cieszyć się jeszcze wolnym popołudniem. Całe 14 minut dla mnie, więc pozostawiam dalej bez komentarza to wszystko. I cieszę się przerwą. No i nastał koniec pracy, moi mili. Ostatnie kółko przebiegło super rewelacyjnie, aczkolwiek trochę się zestresowałem, bo na Arciszewskiego coś się tam stało, był ruch zablokowany i tam jedynki, siódemki zostały przekierowane przez Głogowską. Więc mówię, no pewnie będzie tam kibel niezły, ale mimo tego, że prowadziła mnie siódemka do Miłostowa, znaczy siódemka mnie prowadziła do Bałtyku. A kurs do Miłostowa poszedł w planie, bardzo w planie, klarownie, zmiennik już stał, czekał, więc tylko szmychnąłem na tramwaj, powrotny zdążyłem i lecę ku chałupie. I to tyle z dzisiejszych przygód. Bez morału, bez puenty. Chyba tamta się tak losowo trafiła z tym gołębiem. A, wy czekacie cały czas na tę akcję z przypałem, znaczy na tę historię z przypałem. No to będę musiał wam je opowiedzieć kiedy indziej. Bo teraz już w sumie dojeżdżam do domu i nie mam jak. Dobra ludzie, to do zobaczenia w kolejnym dzienniku.